cały rozdział z Biblii, z Ewangelii Marka i powiem wam, że nikt w czasie tego, kiedy będę czytał taki długi fragment Biblii, nikt się nie będzie nudził. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy czytam Biblię, nigdy się nie nudzę. Nawet jeśli czytam, a synem tego był ten, a synem tego był ten, a synem tego był ten i tak wiecie, nie wiem, ileś tam kilkadziesiąt razy. A ten zrodził takiego, a ten zrodził takiego. Albo tych liczba była 5890, tych była... Nawet czytając takie fragmenty się nie nudzę. Więc czytajmy piąty rozdział Ewangelii Marka. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazeńczyków. A kiedy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy, kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. A ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon i wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu Jezus wcześniej: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I Jezus zapytał go: jak ci na imię? A ten odpowiedział: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. I pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosił mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, aby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A pewna kobieta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, wręcz przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się choć dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona ze swojej dolegliwości. A gdy Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? A na to rzekli uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał Jezus wokoło, aby ujrzeć tę kobietę, która to uczyniła. Wtedy owa kobieta z bojaźnią i z drżeniem, widząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On rzekł do niej: córko, wiara Twoja zbawiła Cię, idź w pokoju, zostałaś uzdrowiona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli mu: córka Twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz.
I nie pozwolił nikomu iść za sobą z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wielce zawodzących. I wszedłszy rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. A ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Mamy tutaj opisane trzy sytuacje. Można by powiedzieć trzy historie. Trzech różnych ludzi. Ludzi bardzo różnych. Pierwszy, skąd go znamy? Bardzo taki, wiecie, specyficzny człowiek. Biblia mówi o tym, że był opętany. Ale Biblia mówi też coś więcej. Biblia mówi o tym, że on był bezdomny. Biblia mówi, że nie miał domu. I Biblia mówi, tutaj tak jak czytaliśmy ten fragment, że on tułał się, że chodził po takich miejscach, gdzie nie było nikogo, a najczęściej sypiał i przesiadywał w grobowcach. Wiecie dlaczego? W Izraelu w dzień jest bardzo ciepło, w nocy jest lodowato. Dlatego on się schronił, bardzo często chronił się gdzieś tam na zewnątrz w różnego rodzaju grobowcach. W dodatku nie tylko, że był osamotniony, nie jest napisane, czy miał rodzinę, a raczej jest napisane, że miał rodzinę. Bo potem Pan Jezus go odesłał do swojej rodziny, ale wtedy, kiedy czytamy tą historię, on nie mieszkał ze swoją rodziną. Rodzina go opuściła, a może on opuścił rodzinę. I wiecie, wtedy, kiedy on tam chodził po tych różnych miejscach, kiedy był sam ze sobą całymi dniami, to on sobie robił mnóstwo krzywdy. Tłukł się kamieniami. I myślę, że te jego zranienia fizyczne tak bardzo go nie bolały, jak bolały go te zranienia jakie? Te wewnętrzne. To, że był opuszczony, to, że doświadczał odrzucenia, to, że w końcu nie tylko doświadczył odrzucenia, ale myślę, że wielu ludzi, którzy próbowali go związać i zakuć w kajdany, wiecie, on czuł się przez tych ludzi zraniony. On na pewno nie jednego z tych ludzi też zranił. I wiecie, tak sobie pomyślałem, popatrzcie, Biblię napisano 2000 lat temu. Ale czy przypadkiem Biblia nie opisuje, opisując historię Gerazeńczyka, kogoś z nas? Może byłeś kiedyś wyrzucony poza rodzinę? Może spałeś kiedyś, niekoniecznie w grobowcu, ale może gdzieś na melinie? Albo węźle ciepłowniczym? Albo jeszcze gdzieś tam? Może inni chcieliby cię związać albo, wiecie, ubezwłasnowolnić i zamknąć gdzieś w odosobnieniu? Ja nie wiem. Ale tak sobie myślę, że wiecie, kiedy myślę o tym Gerazyńczyku, to tak sobie myślę, że to wcale nie jest jakiś taki przypadek, który by dzisiaj nie mógł być wśród nas. Może cię ktoś z twojej rodziny znienawidził, może cię ktoś opuścił, może ty odrzuciłeś twoją rodzinę. Więc to jest pierwszy, spotykamy pierwszego takiego człowieka. Kogo spotykamy jako drugiego? Co prawda w tekście jako drugiego spotykamy przełożonego synagogi, ale ja najpierw opowiem o tej kobiecie. Jest pewna kobieta, która żyje w pewnym konkretnym społeczeństwie. W tamtym czasie, jeśli kobieta miała krwotok, a każda kobieta co miesiąc ma krwotok, przez te kilka dni, kiedy miała krwotok, była uważana za nieczystą. Nie mogła jeść w tym samym pomieszczeniu, co inni ludzie jedli.
Musiała, nie mogła rozmawiać z innymi ludźmi, musiała trzymać się na boku. I ta kobieta przez ostatnich 12 lat swojego życia żyła w odosobnieniu. Ona naprawdę każdemu, kto by do niej chciał podejść i z nią porozmawiać, musiała powiedzieć: słuchaj, w tej chwili nie mogę z tobą rozmawiać. W tej chwili nie mogę z tobą, nie mogę podać ci ręki, nie mogę się z tobą przywitać, nie mogę z tobą nic zrobić, bo jestem w tym momencie nieczysta. I ta kobieta, wiecie, jest napisane o tej kobiecie, że ona wszystko, co miała, wydała na lekarzy. I że tak naprawdę lekarze jej nie pomogli, ale tak naprawdę to jej stan po tych 12 latach był gorszy niż wtedy, kiedy zaczęła się jej choroba. Tak naprawdę to lekarze ją wydoili. Ze wszystkiego. Wiecie, my kiedy myślimy, że lekarze nas wydoili ze wszystkiego, to myślimy, że konto jest zero albo na debecie. Ale ją inaczej wydoili. W tamtym czasie mało kto płacił pieniążkami. W tamtym czasie płaciło się tym, co się miało. Kto wie, może samochód już straciła? A nie, przepraszam, to nie ta bajka. Osiołka, o właśnie, może miała jakiegoś osiołka. Tak? Może miała jakieś krzesło, może miała jakąś drogocenną zastawę glinianą, którą jej babcia przekazała w spadku. Nie jest powiedziane, ale jest powiedziane, że wszystko wydała i straciła na lekarzy. Nie miała nic. Nic to znaczy nic. I tak się zastanawiam, czy ta historia może opowiadać o kimś, kto być może jest tu dzisiaj na sali. Wiecie, ona myślała, że ci lekarze jej pomogą. Ja nawet uważam, to jest taka moja, to nie powtarzajcie tego dalej, że to jest poprawnie biblijnie, ale ja uważam nawet, że ci lekarze na niej eksperymentowali. Wymyślali może, o dobra, może żeby jej ten krwotok przestał, to niech ona się obłoży jakimś tam, nie wiem, badziewiem. Nie? I ona się obłożyła czymś tam i nagle zamiast być lepiej, to było jeszcze gorzej. I wiecie, to na co ona wydawała pieniądze, na co byś i wszystko co miała, co myślała, że sprawi, że będzie jej lepiej, to ja zobaczyłem, że my często mamy podobnie. Jest jeden taki w cudzysłowiu lekarz, do którego też udajemy się, który myślimy, że nam pomoże i że nas wyleczy. Wiecie, jak się nazywa ten lekarz? Nie. Do niego nie idziemy na początku. Gdybyśmy do niego chodzili wszyscy, to by nas tutaj nie było dzisiaj, by nie było dzisiaj dni upamiętania. Ale jest taki inny lekarz, do którego przychodzimy. I ten lekarz się nazywa alkohol. I myślimy, o, jak pójdę do mojego lekarza, czuję się taki nieśmiały, czuję się taki, że jak wszyscy idą na potańcówkę, to wszyscy tańczą, a ja nie umiem tańczyć. No, niech mi ktoś pomoże. I nagle dowiaduje się, że jest doktor alkohol, który, jak pójdę do niego, to mi pomoże. I idę do doktora alkohola. I co? I nagle mi się na chwilkę poprawia. Tak? Ale nie na długo. I słuchajcie, być może jest tu ktoś, kto na tego doktora wydał wszystkie pieniądze i dzisiaj nie ma nic. I zamiast ten doktor pomóc, to złupił cię, wydoił cię do ostatniego grosika. Może jest ktoś taki. Może ten fragment nie do końca opisuje sytuację sprzed 2000 lat. Może ten fragment jest dla kogoś dzisiaj tutaj. I w końcu pojawia się
taka trzecia scenka, gdzie przychodzi pewien całkiem inny człowiek. No bo powiedzmy tych dwóch, no to okej. Jeden jest bezdomny i opętany. Druga praktycznie, no też byśmy powiedzieli, taki wyrzutek społeczeństwa. Ale nagle przychodzi ktoś, kto jest bardzo, wiecie, pozytywną osobą. Komu się powodzi. Ma bardzo wysokie stanowisko w społeczności. Gdybyśmy powiedzieli dzisiaj, no to wiecie, taki dobry biznesmen z dobrą furą, skórą i komórą. Naprawdę. W dodatku wszystko mu się układa. Wiecie, nie ma trosk, że jego firma padnie. I nagle ten przełożony synagogi, który jest szanowany przez całe miasto, ten, który ma rodzinę, ten, który ma pieniążki, ten, który ma szczęście w życiu, nagle ten człowiek doświadcza pewnej bardzo trudnej sytuacji. I w tej bardzo trudnej sytuacji okazuje się, że jest zagrożenie, że jego córeczka, która jest bardzo ciężko chora, że ta córeczka umrze. I widzicie? Mamy trzech ludzi. Trzech ludzi, dla których coś, co zrobili, stanowi coś takiego wspólnego, wspólny mianownik. To, co zrobili, to przyszli do Jezusa. Każdy w inny sposób. Ten pierwszy przyszedł do Jezusa tak, jakby chciał na Niego napaść. Wyskoczył na Niego. Wiecie, gdzieś tam był w jakichś takich, wiecie, między jakimiś skałami, Jezus dopływa do brzegu, a ten wyskakuje i biegnie do Jezusa. Ta kobieta, popatrzcie się, wczujcie się na tą kobietę, ta kobieta nie miała odwagi przyjść wprost spotkać się z Jezusem. Ona pomyślała sobie, jeśli tylko podejdę niezauważona, o czym to mówi? Że nie miała żadnego poczucia własnej wartości. Ona uważała się, kim ja jestem, żeby mogła podejść do Jezusa. Ja nie mogę podejść do Jezusa. Może jest tu ktoś, kto myśli, okej, tam brat Andrzej, brat Jasiu, tam siostra Irena, oni tak, oni mogą coś przeżyć z Jezusem, oni mogą podejść do Jezusa, ale ja? Pan Jezus po to tą historię umieścił w Biblii, że jeśli myślisz o sobie, że jesteś najgorszy z najgorszych, że się do niczego nie nadajesz, że jesteś po prostu taką zakałą życiową, to Pan Jezus po to tę historię umieścił w Biblii, żebyś ty, zachęcony przez nich, mógł przyjść do Jezusa. Tak, tak. To nie ja mówię do ciebie. Jeśli w tej chwili słyszysz taki cichy głos, który mówi, podejdź do Jezusa, to nie ja to mówię. Duch Święty do ciebie w tej chwili mówi. I On mówi do ciebie, nie bój się. Podejdź. Skorzystaj z tego zaproszenia. Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy. Nie ci, którzy macie fury, skóry i komóry, ale pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście osamotnieni, którzy jesteście znienawidzeni, którzy jesteście odrzuceni, którzy nic nie macie, którym alkohol i wszystkie inne uzależnienia zabrały wszystko, co mieliście. A ja was uczynię kimś całkiem nowym. I słuchajcie, i to jest druga rzecz, którą Jezus tutaj robi. I to jest wspólne dla wszystkich ich trzech. Nie mylić z ich troje. Bo ci idą na maksa. Okej. Ale też przyjdzie taki czas, że przyjdą do Jezusa, mówię wam. Zwróćcie uwagę,
że kiedy oni przychodzą do Jezusa, to Jezus spotyka ich w miejscu ich potrzeby. Jezus przychodzi i spotyka ich w miejscu tam, gdzie oni mają jakąś potrzebę, gdzie widzą, że dalej nie mogą sobie poradzić sami, że już dalej takie życie no po prostu nie ma szans, nie ma po prostu sensu. I kiedy Jezus, wiecie, ja sobie tak próbowałem pomyśleć. Przychodzi na przykład ten Gerazeńczyk do Jezusa. Czy Jezus mógłby zrobić dla niego coś innego? Tak. Jezus mógłby zobaczyć, że jest nagi i mógłby powiedzieć, o, wiesz co, no tak mi przykro, że jesteś nagi. Pozwól, że cię ubiorę w taką ładną, w taki ładny płaszcz, jaki my Żydzi nosimy. Czy to, że dałby mu płaszcz, czy to by mu pomogło? Może by mu pomogło. Ale znając tego Gerazeńczyka, ja myślę, że on by popatrzył na ten płaszcz i nagle i zacząłby rozdzierać siebie ten płaszcz. Bo on wszystko, co próbowali na niego włożyć, on targał. On na pewno miał jakieś ubrania, ale on je wszystkie targał i nagi gonił. Jezus mógł zrobić różne rzeczy, ale zrobił to, co było najpotrzebniejsze. Przyszła ta kobieta. Czy Jezus mógł pomóc w inny sposób tej kobiecie? Tak. Kiedy ona się go dotknęła, albo kiedy by miała do niego jakąś sprawę, to Jezus co mógł powiedzieć? O, widzę, że nic nie masz. Pozwól, że dam ci taką bułę pieniędzy. Żebyś miała więcej pieniędzy na lekarzy. No słuchajcie, czy on by zrobił dobrą rzecz? No dobrą rzecz by zrobił. Bo dałby jej pieniądze na lekarzy. I wiecie, wielu ludzi, którzy do mnie podchodzi na parkingu czy na ulicy i mówią mi, ty słuchaj, daj mi 50 groszy. Oni nie chcą bułę pieniędzy. Ja mówię, słuchaj, dobre jest wrogiem najlepszego. Jak ja ci dam dzisiaj pieniądze, to co ci z tych pieniędzy? Prawdopodobnie kupisz, nie wiem, jakąś tam jakiegoś świstaka albo innego takiego i nie ma. I ci nic nie pomoże, twój stan będzie gorszy. Ale co ty potrzebujesz? Ja mówię, ty potrzebujesz, chłopie, wyjść z tego bagna, w którym jesteś. I jeśli chcesz, to mogę ci pomóc. Jeśli chcesz faktycznie pomocy, to mogę ci pomóc. Ale nie na twoich zasadach, bo twoje zasady doprowadziły cię do miejsca, w których jesteś. Ale w inny sposób. I Jezus właśnie w taki sposób mu pomógł. Jego problemem było to, że był zdemonizowany i powinien być uwolniony. I Jezus go uwolnił. Słuchajcie, czy kiedy przyszedł do niego przełożony synagogi, czy Jezus mógł mu pomóc w inny sposób? W sposób, który my bardzo często pomagamy innym ludziom? Przychodzi do ciebie ktoś taki, kto być może jest w żałobie, albo kogo ktoś z rodziny jest bardzo ciężko chory i my mu pomagamy w taki sposób. Kładziemy mu rękę na ramieniu, przyjmujemy taką, wiecie, poważną pozę i mówimy, nie martw się, będzie dobrze. A on mówi, jest, świetnie mi pomogłeś, super, cieszę się, że mam takiego fajnego przyjaciela. Tak? Albo ktoś taki jest, ja mówię, słuchaj, wiesz co, nie martw się, nie przejmuj się. Ta córeczka co prawda umrze, ale Bóg cię pobłogosławi i za 9 miesięcy może żona ci da następne dziecko. Jest to jakaś pomoc? Jezus przyszedł do nich w miejscu pomocy. Tam, gdzie potrzebowali pomocy.
O kim jest ta historia? Albo inaczej, o kim są te trzy historie? Tak naprawdę to są historie dla nas i o nas. I te historie mówią jedno, że jeśli przyjdziemy do Jezusa, to co On zrobi? To On nam pomoże. Kiedy przychodził Gerazeńczyk do Jezusa, czy on sobie wyobrażał, że jego sytuacja może się zmienić? Nawiasem mówiąc, kiedy Jezus podszedł do niego, to on powiedział: wiesz co? Nie wyganiaj tych demonów ze mnie. Niech te demony zostaną tutaj, w tej okolicy. Bo ja się już tak do nich przyzwyczaiłem i jest tak fajnie. Ja nie znam innego życia. Ja nie potrafię inaczej żyć, ale mi z nimi jest tak fajnie, że ja chcę dalej z nimi żyć. Ludzie, którzy potem to obserwowali i widzieli, czy oni chcieli skorzystać z tego, co Jezus im zaoferował? Oni powiedzieli: my nie chcemy Ciebie tutaj w tych granicach. My wolimy, żeby między nami byli opętani przez demony. My wolimy, żeby tu były te demony, ale my nie chcemy, żebyś Ty tu był. Skoro Go nie chcieli, to On odszedł. I ich życie się nie zmieniło i On im nie pomógł. Ale ten fragment uczy nas, że jeśli przyjdziemy do Jezusa, to On nam pomoże. Nie pamiętam, ale chciałem Wam opowiedzieć pewną historię, którą być może już kiedyś, ale pewnie dość dawno temu opowiadałem. Jeśli opowiadałem, chciałem Wam opowiedzieć pewną historię. Historia wydarzyła się w XIX wieku. Wtedy jeszcze nie było takich zorganizowanych cyrków. Wtedy każdy poszczególny akrobata czy jakiś taki sztukmistrz sztuk cyrkowych sam podróżował i sam organizował swoje przedstawienia. I był pewien człowiek, który chodził po linie. I kiedy on tak chodził po linie i jeździł z miasta do miasta, no to miał taki zwyczaj, że robił pewnego rodzaju taki trik z ludźmi. Otóż w pewnym momencie, kiedy już przeszedł nad jakimś takim, powiedzmy, albo rwącą wodą, rzeką, albo między jakimiś dwoma wysokimi budynkami, kiedy już przeszedł z jednej strony na drugą, kiedy potem przejechał po tej linii na rowerze z jednej strony na drugą stronę i z powrotem, kiedy potem brał taczki i na tej linii przewiózł na taczkach najpierw same taczki, a potem do tego worka wkładał, do tych taczek wkładał worek z ziemniakami, zwykł zadawać ludziom pytanie: słuchajcie, czy wierzycie, że mogę wziąć kogoś, wsadzić do tych taczek i przewieźć go po linii na drugą stronę, z jednego brzegu na drugi brzeg? I cały tłum, który się zgromadził, zawołał: tak, wierzymy! I wtedy on zadawał takie bardzo pytanie, które nagle sprawiało, że cały tłum był cichutko. Pyta się: czy w takim razie, skoro wierzycie, że mogę przewieźć po linie człowieka z jednego brzegu na drugiego brzegu, wsadzając go do taczek, czy wierzycie w to na tyle, że możesz być ochotnikiem, żebyś wsiadł w te taczki, a ja cię przewiozę? I w tym momencie była cisza i nikt się nie zgłosił. I kiedy ponowił zaproszenie, nagle podniosła rękę taka kobieta, wstała, podeszła, wsiadła w te taczki, on ją przewiózł na jedną stronę, tam ona wyszła, usiadła tyłem do kierunku jazdy, przewiózł ją z powrotem taczkami na drugą stronę i wiecie, kiedy dojechali do brzegu, cały tłum oszalał z radości. Wiwatowali, podrzucali czapki do góry. Tak, udało mu się, udało mu się. Ale wiecie, był jeden człowiek, który był bardzo ciekawy. I kiedy już cały tłum się rozszedł, on zobaczył, że stoi tam jeszcze ta kobieta, podszedł do tej kobiety, pyta się, mówi: słuchaj, ale co takiego się stało? Mówi: jak on cię przekonał, że ty wsiadłaś do tych taczek i pozwoliłaś mu się w jedną i w drugą stronę przewieźć z powrotem? Ona mówi: a, w
To jest mój tata. Ja to robię z nim od dziecka. Wiecie co? Ona znała swojego tatę. Ona nie tylko wierzyła tak, jak ci ludzie wierzyli, ale co miała? Miała zaufanie do swojego taty, że się jej nic złego nie stanie. I wiecie, kiedy ja dzisiaj opowiadam taką historię o tych trzech ludziach i kiedy potem przychodzi, na przykład po południu, w czasie ostatniej sesji jest wezwanie, żeby przyjść tutaj do przodu, kto chce oddać swoje życie Jezusowi, to wiecie, to jest dokładnie tak samo jak ten linoskoczek. Czy ty wierzysz w to, co ja mówię? I ci, którzy wychodzą wtedy do przodu, żeby przyjść do Jezusa, oni wtedy wychodzą do przodu, bo wiedzą, że Jezus jest tym, kim mówi, że jest. Że On im nie zrobi krzywdy. Być może oni sobie nawet nie wyobrażają, jak Jezus ma zmienić ich sytuację, ich okoliczności, ich problemy, ich ból, ich cierpienie i tak dalej, i tak dalej. Ale oni wiedzą jedno, że kiedy Jezus ich zaprasza i oni na to odpowiedzą, to Jezus im pomoże. Amen? I chcę teraz się zwrócić do wszystkich tych, którzy jeszcze nigdy nie zaufaliście Jezusowi. Kiedy jeszcze nigdy nie powiedzieliście: Panie Jezu, jestem gotowy usiąść do tych taczek. Jestem gotowy zaryzykować. Widziałem, że ten i tamten to zrobili. I ja też chcę to zrobić. Wiecie, to nie jest sprawa, którą się robi na pokaz. To nie jest sprawa, którą się robi po to, żeby po prostu zrobić przyjemność komuś, kto cię tutaj zaprosił. Ale to jest między tobą i nim. I chcę ci powiedzieć, że on cię doskonale zna. I on wie, z czym nie dajesz sobie rady. On wie, co cię przerasta. On wie, w czym twoje życie się rozsypało. On wie, co trzeba w twoim życiu naprawić. Tak naprawdę nikt inny tego nie wie. Tak naprawdę nikt inny nie może ci pomóc. Tak naprawdę on jest jedynym, który może cię uratować. Kiedy patrzymy na ludzi dzisiaj wokół nas, kiedy patrzymy na ludzi, którzy po prostu gdzieś tam żyją, tak jak żyło tych troje ludzi w czasach Jezusa, czy to będą jacyś tacy, wiecie, wyrzutkowie, czy to będą jacyś tacy ludzie, którzy sami siebie skazali na margines, gdzieś tam na kanały, gdzieś tam na meliny i tak dalej, to chcę ci powiedzieć, że Jezus cię zna, On cię widzi i On jest zainteresowany tym, żeby ci pomóc, żeby przyjść do twojego życia i zacząć rozwiązywać problemy. Ale nie chcę się tylko dzisiaj zwrócić do tych, którzy jeszcze nigdy Jezusa nie przyjęli. Ale chcę też zwrócić się do tych, którzy Jezusa już przyjęli do swojego życia i żyjesz z Nim od jakiegoś czasu. I chcę ci powiedzieć, że też i do ciebie Jezus mówi: przyjdź do mnie. Nie wiem jak wy, ale moje życie, gdyby tak ktoś próbował narysować wykres, i wiecie, jak rysujemy w szkole wykres i są te dwie rzędne, takie dwie osie, to moje życie, ono tak idzie tak, tak, góra, dół, potem znowu gdzieś się spinam. To życie jest bardziej podobne do sinusoidy
niż do takiej stale w górę podnoszącej się linii. Nie wiem, być może jest tutaj ktoś taki, kto całe życie tak wspina się pięknie do góry, nie ma żadnych takich upadków, cały czas jest tylko taki wzlot. Może ktoś taki jest. Moje życie takie nie jest. I chcę wam powiedzieć, że to, czego musiałem się nauczyć przez życie, to musiałem się nauczyć, że w pewnych momentach mojego życia, zwłaszcza kiedy to życie się tak toczyło, wiecie, w pewnym momencie musiałem przyjść na nowo do Pana. Nie po to, żeby On wszedł do mojego życia, ale żebym ja moje życie bardziej oddał pod Jego kontrolę. Żebym ja bardziej Mu zaufał. I wiecie, za każdym razem, kiedy jestem gdzieś tam na dole tego wykresu, to za każdym razem, kiedy Mu zaufam, to następnym razem, kiedy znowu wejdę w jakieś, wiecie, tarapaty, nie wiem, dlaczego tak jest, że my wierzący ludzie stale gdzieś tam wchodzimy w tarapaty. Ale myślę, że jak pozbieramy to zaufanie, które mamy do Niego z poprzednich sytuacji, to okaże się, że następnym razem o wiele szybciej Jezus wyprowadzi mnie z moich problemów. Przyjąłem Jezusa ponad 30 lat temu. Potem po kilku latach pobrałem się z żoną. Moja żona służyła Jezusowi, ja służyłem Jezusowi. Po kilku latach naszego małżeństwa, nasze małżeństwo zawisło na włosku. Zaczęło się pojawiać takie magiczne słowo, które rzuca dużo strachu i takiej niepewności. A może by się tak rozwieść? Po co się tak męczyć? Wiecie, i wtedy przyszedłem do Jezusa. I dzisiaj mogę powiedzieć, że kocham moją żonę jak nigdy wcześniej. Gdybym wtedy nie przyszedł do Jezusa i Mu o tym nie powiedział i przed Nim bym się nie wypłakał i On by mnie nie pocieszył, moje małżeństwo nie byłoby dzisiaj w takim miejscu, jakim jest. Wiecie, i kiedy rozmawiam z różnymi wierzącymi ludźmi i widzę, jak każdy z nich jest okopany, wiecie, na takiej pozycji obronnej. I widzę, jak mąż walczy z żoną, jak żona walczy z mężem. Widzę, jak rodzice walczą z dziećmi, jak dzieci walczą z rodzicami. Nie ustąpię, będzie po mojemu. A nagle Jezus mówi, przyjdź do mnie. Jak przyjdziesz do mnie, to zobaczysz, że ci pomogę. Zobaczysz, że nie tylko zmienię okoliczności wokół ciebie, ale to, co najważniejsze, to zmienię ciebie. Nie twoją żonę, nie twoje dzieci, nie twojego męża, ale zmienię ciebie. Uratuję cię, uwolnię cię, obdarzę cię nowym życiem. Taki jest Jezus.